Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry, też bardzo serdecznie pozdrawiam w bardzo ważnym czasie i w bardzo ważnym miejscu. Dlaczego w bardzo ważnym czasie? No oczywiście wiemy, że to jest właśnie czas, kiedy kończy się miesiąc listopad, jeszcze pozostało tydzień tego bardzo ważnego czasu, tego bardzo refleksyjnego czasu i oczywiście czasu, kiedy to można uzyskać odpust zupełny, jeżeli spełnimy pewne warunki, jeżeli nawiedzimy pobożny cmentarz, jeżeli będziemy brali udział we mszy świętej, jeżeli będziemy w stanie łaski uświęcającej. Taki oczywiście odpust można ofiarować za osobę zmarłą. Ewentualnie jak ta osoba zmarła już nie potrzebuje takiej modlitwy, takiego odpustu, to właśnie taki odpust jest odkładany do skarbca Kościoła i potem on zostanie odpowiednio skonsumowany wedle woli Bożej. Jeszcze tydzień czasu właśnie tego miesiąca listopada. Proszę też zauważyć, że jesteśmy właśnie w takim czasie, który mówi nam o tym, że kończy się stary rok kościelny. Tak, proszę Państwa, jeszcze do zakończenia starego roku kalendarzowego pozostało miesiąc i tydzień, a stary rok kościelny właśnie kończy się w tym czasie. Dokładnie od dzisiaj, za tydzień, będzie to 29 listopada, wejdziemy w nowy okres liturgiczny, w nowy rok kościelny, który rozpocznie się takim radosnym czasem, który określamy mianem Adwentu i który będzie bezpośrednio przygotował nas do świąt Bożego Narodzenia. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Oczywiście ten czas pandemiczny, ten czas bardzo trudny, czas zarazy. To wszystko na pewno spowoduje, że będziemy bardzo ograniczeni, ale mam nadzieję, że jakoś tego Chrystusa doświadczymy, że to Boże Narodzenie, że to wśród nocnej ciszy dotrze i do naszych uszu, i do naszego serca. No właśnie, wracamy do zakończenia starego roku kościelnego. Jak wiemy, ten stary rok kościelny przebiegał, wciąż przebiega jeszcze pod hasłem. Tutaj widzimy, proszę Państwa, wielka tajemnica wiary. Tak, właśnie ta tajemnica wiary odnosi się do tajemnicy Eucharystii. No ja stoję w tej chwili przy ołtarzu. Jak wiemy, właśnie przy ołtarzu sprawowana jest msza święta, Eucharystia. I właśnie ta wielka tajemnica wiary, te słowa wypowiadane są w tym momencie i w tym miejscu, znaczy w tym miejscu wtedy, kiedy po przeistoczeniu kapłan wstaje i mówi o to wielka tajemnica wiary. To właśnie stary rok kościelny o takim haśle, a nowy rok kościelny, jak powiedziałem, rozpocznie się już wkrótce i rozpocznie się on hasłem zgromadzeni na świętej wieczerzy. Zgromadzeni na świętej wieczerzy, proszę Państwa, to jest święta wieczerza. To oczywiście msza święta, to oczywiście Eucharystia, więc to jest kontynuacja tego rozważania, które już trwa od 2 lat, rozważania na temat największej tajemnicy naszej wiary. Zgromadzeni na świętej wieczerzy, czyli my jako ludzie wierzący, wtedy gdy bierzemy udział we mszy świętej, każda msza święta jest jako święto wieczerze, jest otworzeniem, jest uobecnieniem wieczernika, tego właśnie wieczernika, który miał miejsce lat temu 2000, wtedy, kiedy to Chrystus zgromadził na ostatniej wieczerzy apostołów, wtedy, kiedy przemienił wobec nich chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew, wtedy, kiedy powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest bowiem krew moja, właśnie bierzcie, a więc to jest właśnie ten pokarm, nie naszego ciała, ale pokarm naszej duszy, zgromadzeni na świętej wieczerzy. Właśnie ta wieczerza, podkreślam jeszcze raz, to jest właśnie każda msza święta, każda Eucharystia. Poza tym powiedziałem, że jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, ale zanim to właśnie ta dzisiejsza niedziela, kochani, jako ostatnia niedziela starego roku kościelnego, jest niedzielą poświęconą Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To właśnie dzisiaj oddajemy cześć Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Dlaczego bardzo ważne miejsce? Dlatego, że oczywiście jesteśmy w świątyni, ale jak wiemy, ta świątynia jest świątynią pod wezwaniem Chrystusa, Króla Wszechświata. Właśnie dzisiaj, w tym czasie, parafia przeżywa odpust, doroczny odpust. Składamy dla całej wspólnoty najlepsze życzenia, żeby Chrystus, Król Wszechświata, był w sposób szczególny królem, kochani, waszych serc, waszego życia, waszej wspólnoty, tego wszystkiego, co stanowi parafię Chrystusa Króla. Najlepsze i najserdeczniejsze pozdrowienia, a Chrystus niechaj wam towarzyszy, niechaj króluje, jak to śpiewamy, czy mówimy w tym pozdrowieniu, owszem ministranckim, ale w ogólnym pozdrowieniu: Król nam Chryste zawsze i wszędzie, żeby ten Chrystus królował i zawsze, i wszędzie, i w każdym miejscu. Dobrze, więc to tyle, jeżeli chodzi o parafię Chrystusa Króla. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i właśnie to miejsce, które w tej chwili widzimy, jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie to miejsce, gdzie znajduje się parafia i gdzie znajduje się świątynia pod wezwaniem Chrystusa Króla. Kochani, warto troszkę
troszeczkę może zwrócić uwagę na historię tego święta, historię tej uroczystości. Tak, to jest owszem święto, ale jest to przede wszystkim uroczystość, tak, w języku liturgicznym. Tę dzisiejszą niedzielę i ten dzisiejszy dzień nazywamy właśnie to święto, czyli ta uroczystość ma miejsce już w Kościele od wielu dziesiątków lat. Warto zauważyć, że jest jedna z młodszych uroczystości. Ona została ustanowiona w roku 1925 przez papieża Piusa XI. Dlaczego właśnie papież Pius XI, ówczesny papież, ówczesny Piotr tamtych czasów, właśnie taką uroczystość ustanowił? Jak wiemy, byliśmy my jako Polacy, jako Europa, jako świat, po zakończeniu I wojny światowej. Oczywiście tam już upłynęło kilka lat, ale ta pierwsza wojna światowa zostawiła ogromne zniszczenia. Te zniszczenia, owszem, materialne, personalne, ale także te zniszczenia moralne, te zniszczenia społeczne, polityczne. Świat został zburzony porządek społeczny, porządek polityczny. A w Rosji, proszę Państwa, uwaga, w Rosji właśnie rozpoczęła się budowa całkowicie ateistycznego państwa. Całkowicie ateistycznego. Więc Rosja chciała być takim państwem bez Boga, jak to Lenin powiedział, wstawmy raj wróblom na dachu, a my tutaj będziemy radzili sobie sami, po co nam Bóg, po co nam jakieś tam właśnie siły zewnętrzne, kiedy my jesteśmy silni i na ciele, a szczególnie na umyśle. Poradzimy, będziemy radzić, damy, jak to się mówi, damy radę. Więc właśnie Rosja rozpoczęła budowę takiego całkowicie ateistycznego państwa, a w wielu państwach następował proces sekularyzacji. Więc proces zeświadczenia, proszę Państwa, sekularyzacja czy zeświadczenie to nic nowego pod słońcem. Jak stary jest człowiek, jak stary jest świat, tak stara jest walka z Bogiem, tak stary jest ateizm, tak stare właśnie są te sprawy związane z tym, że nie ma Boga. Chodźmy, weźmy na przykład Demokryt, starożytność, prawda? Także nic nowego pod słońcem. My się mówi, że świat zmienia się w tym czasie w sposób bardzo dramatyczny. Owszem, on się zmienia, owszem, on staje się takim światem bardzo skomplikowanym, ale jeszcze raz podkreślam, tam było różnie, jeżeli chodzi o poprzednie wieki, jeżeli chodzi o czas, który upłynął. Dlatego też, kochani, papież ówczesny, jak powiedziałem, papież Pius XI ustanowił takie święto i myślę, że za to święto, za tę uroczystość dzisiaj warto papieżowi podziękować, że możemy zwrócić się w tych trudnych czasach, czasie pandemii, czasie, kiedy to właśnie dokonuje się walka z Kościołem, czy walka z Bogiem, czy walka z różnego rodzaju wartościami, żeby zwrócić się do Niego, do Chrystusa, Króla Wszechświata, żeby On swoją mocą, żeby On swoją wszechmocą spowodował, że będziemy inni, że nie będziemy tacy, którzy zmierzają ku właśnie jakiejś tam destrukcji, ale którzy zmierzają ku temu, żeby tworzyć wspólnotę, tę wspólnotę radosną, tę wspólnotę, do której nas wzywa, do której nas zaprasza Chrystus, Król Wszechświata. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego i na zakończenie zawołajmy do Chrystusa, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie. Król nam Chryste, zawsze i wszędzie. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.